Czyli jak oni dojdą do władzy, to te podręczniki będą wyrzucone, natomiast pan Kochanowski i pani Tuider będą uczyć nasze dzieci. Będą uczyć właśnie, że jest super chodzić do domów publicznych, pracować i do dargroomów. To się już na Zachodzie dzieje. A jeżeli rodzice się na to nie zgodzą w Niemczech, to przychodzi... I to ma być w każdej niemieckiej szkole. Tutaj na przykład mam też podręcznik pana Jacka Kochanowskiego, to jest socjologia seksualności, to jest czołowy teoretyk gender, gay, profesor socjologii z Warszawy. To na przykład tutaj pisze, że im bardziej seks jest zwierzęcy, tym lepiej. Także na paradach gejów, dlatego nieraz widzimy ludzi przebranych za zwierzęta, za psa czy świnie, którzy idą na czworakach prowadzeni na smyczy. Dlaczego? Właśnie tak pokazują, że według nich im bardziej jest się zwierzęcym, tym bardziej to jest lepszy seks. Widać, jak oni sami się upadlają. Ale on to uzasadnia tutaj. Też takim kanonem klubów gejowskich jest tak zwany dark room, czyli zaciemnione pomieszczenie, gdzie wchodzi się i współżyje się, nie widząc nawet twarzy człowieka. I to tak nawet z kilkoma mężczyznami jednego wieczoru. I Kochanowski, który uwielbia te pomieszczenia, tam często bywa, no, pisze też, że no, niektórzy geje, jak tam zaczynają chodzić, tak się wstydzą, trochę przemykają pod ścianami. Ale on mówi, nie, trzeba inaczej. Pisze na stronie 91, ich najwyższy autorytet. Tutaj staje się zrozumiałe hasło Gay Pride, czyli lesbijsko-gejowskiej dumy. Praca nad emocjami w przypadku seksualnej transgresji związanej z poszukiwaniem w klubie przygodnego seksu męsko-męskiego wymaga zatem przebycia tej wielkiej drogi od wstydu i poczucia bycia kimś niegodnym ze względu na niewłaściwe postępowanie, aż do dumy i aprobowania potrzeb swojego ciała i sposobu zaspokajania tych potrzeb. Czyli Kochanowski mówi, że gej powinien być dumny, jak się wstydzi, to niedobrze, powinien być dumny, że idzie i tak współżyje. To jest prawdziwa rewolucja seksualna, to jest wolność seksualna. To jest wyzwolenie, to jest transgresja. I to mówi najwyższy autorytet naukowy gejów polskich. Ten człowiek zarazem jest głównym redaktorem książki Szkoła Milczenia, gdzie poddano totalnej krytyce wychowanie do życia w rodzinie polskie, jako katolickie, homofobiczne i tak dalej. Czyli jak oni dojdą do władzy, to te podręczniki będą wyrzucone, natomiast pan Kochanowski i pani Tuider będą uczyć nasze dzieci. Będą uczyć właśnie, że jest super chodzić do domów publicznych, pracować i do dargroomów. To się już na Zachodzie dzieje. A jeżeli rodzice się na to nie zgodzą w Niemczech, to przychodzi policja, aresztuje rodziców, idą na miesiąc do więzienia, dzieci na miesiąc do domu dziecka i tak są siłą doprowadzani na te lekcje. A jak ich wypuszczą z więzienia, to rodzice muszą zapłacić na przykład 4000 euro za pobyt w domu dziecka, dzieci. To już jest terror państwowy, no bo Niemcy jak już robią, to robią. Są dobrze do obserwowania, oni tak robią 100%. Jak robią samochód, to Mercedes, BMW, Audi. Jak zbrodnie, to Auschwitz, Treblinka, Sachsenau. Jak robią gender, to też 100%. Także dobrze pokazują, jak to wygląda w praktyce. Czym jesteśmy zagrożeni i przed czym się bronimy. To już było drugie wydanie. No ale właśnie też dane na temat seksualności, jak jesteśmy okłamywani. Nagle słyszymy od lat, że homoseksualność to jest cudowne, to jest równie dobre albo lepsze niż hetero, że dzieci gejów mają lepiej. No akurat, czyli co oni mówią? Jakie to jest ubliżanie kobietom? Czyli mówią, że gej, obcy mężczyzna lepiej wychowuje dziecko niż rodzona matka. Zauważmy, co to oznacza, prawda? Jeżeli mówią, geje mają lepiej, czyli że dzieci gejów mają lepiej, czyli geje lepiej wychowują dzieci niż rodzone matki. Jaka to jest obraza kobiet, miliardów kobiet, które z największym poświęceniem wychowują swoje dzieci. I na jaki absurd ideologiczny. A tymczasem wiemy, że mają dużo gorzej, że o wiele częściej są zaburzone psychicznie, molestowane i tak dalej. Tutaj na przykład to są dane organizacji chorób zakaźnych w Stanach Zjednoczonych, które pokazują, że ponad 60% zachowania na AIDS, to jest tutaj 63 MSM, to są
men sex men, czyli mężczyźni uprawiający seks z mężczyznami. Ponad 60%, 63%, podobne są dane w Niemczech, Instytut Plancka, w Polsce, w Kanadzie, w Indiach, to się wszędzie powtarza. Około 65% chorych na AIDS to są mężczyźni uprawiający seks z mężczyznami. Kiedy takich mężczyzn, gejów, jest zwykle poniżej 1%, no razem z prostytutkami to jest nie więcej niż 2%. Według najbardziej wiarygodnych danych. Ale na tą grupę przypada ponad 60% chorych na AIDS. Czyli prawdopodobieństwo, że gej będzie miał AIDS, jest kilkadziesiąt razy większe niż u normalnych mężczyzn. Dalej sprawa pedofilii. Zwykle 20-40% przypadków pedofilii jest natury homoseksualnej. W kościele nawet 80%. Na przykład, ale to mimowolnie to pokazał ten film, tylko nie mów nikomu, na tych 8 duchownych bandytów, pedofili, 7 to byli geje, prawda? Których właściwie nie powinno być, to powinno być zakazane. Oficjalnie jest zakaz wyświęcania takich, ale no, przemykają się. Nie każdy gej oczywiście ma AIDS, czy jest pedofilem, ale prawdopodobieństwo, że będzie taki, jest kilkadziesiąt razy większe niż u normalnych mężczyzn. Dalej oni przyznają, że mają niesamowitą liczbę partnerów. Ich aktywiści w Stanach powiedzieli, że średnio mają 500 partnerów seksualnych. No stąd te zakażenia, też ta niefizjologiczność tego seksu, no bo zakończenie przewodu pokarmowego nie do tego służy. No, są biedni ludzie, którzy tego nie rozumieją, przecież to jest siedlisko wszelkich bakterii. To jest tak sprzeczne z naturą. Plus średnio w roku, mówią, mają kilkunastu partnerów. Jak są w związku stałym, to oznacza, że mają kilku mniej, to cała różnica. Oni mają tak zwaną wierność negocjowaną. Znaczy mówią, będą razem, ale umawiają się, że nie będą przyprowadzać kochanka, jak jest ten stały partner. Albo jak idą razem na party, to razem wracają i nie podrywają w obecności tego stałego partnera. To jest tak zwana wierność negocjowana. Ale że nie będą wierni, to z góry. Po prostu całe dzieje ludzkości nie znają wiernej pary homoseksualnej i gejowskiej. To nie ma czegoś takiego. To też o nich świadczy. No dlaczego? Bo to są też mechanizmy fizjologiczne. Przecież wiemy, że no, w relacjach mężczyzna-kobieta, no to zwykle kobieta prowadzi wyżej, no, pokazuje wartość duchową mężczyzny, prawda? Miłości. Trochę można powiedzieć jak w samochodzie, że mężczyzna jest jak silnik, kobieta jak hamulce, no, ale wtedy samochód może jechać, prawda? Samimi hamulcami nie ruszy, sami silnik to się nie zatrzyma. No właśnie ten seks gejowski to jest jakby taki samochód z dwoma silnikami bez hamulców. I po prostu tam no, nie ma granic, oni po prostu no, rzucają się na siebie ile tylko mogą. No, ale to jest odczłowieczenie, to jest po prostu redukcja do czystej fizjologii. Zaliczanie jak najwięcej partnerów. I oni są z tego dumni, prawda, jak mówi pan Kochanowski. No, to jest katastrofa. I to nam się przedstawia jako wzór miłości. No, jak jesteśmy okłamywani? To są twarde dane statystyczne, socjologiczne. I to trzeba znać, no, żeby się przed tym bronić. To właśnie ten dokument z Ameryki, ale to też Instytut Kocha, poważna rządowa instytucja, to samo, w Niemczech to samo. W Polsce podobne wyniki. Też tutaj pedofilia wśród homoseksualistów, wśród nauczycieli na przykład. Olbrzymia nadreprezentacja homoseksualistów wśród pedofili nauczycieli. Zresztą no mówi się głównie o księżach, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych jeden ksiądz przypada na 6 tysięcy innych pedofili, szczególnie nauczycieli. Bo pedofile, ludzie takiej skłonności oszukają zawodów, gdzie mają dostępu do dzieci. To jest, można powiedzieć, taka strategia, no w tym filmie Siekielskiego, jakby na przykład przyjechać do Polski, pójść po więzieniach, pokazać 8 bandytów i powiedzieć, no byliśmy w Polsce i wszyscy Polacy są tacy. To trzeba w takim razie, to wszystkie pieniądze niech oddadzą autorom ustawy 447, a Polską niech się podzielą Rosjanie i Niemcy. No bo jak takich bandytów trzymać? No nie? No, równie, podobnie można pokazać 8 pedofili lekarzy, nauczycieli i powiedzieć, zamknijmy wszystkie szkoły czy szpitale. To jest taka strategia. I tutaj no, to jest przykład, z jakim morzem kłamstw mamy tu do czynienia. Tutaj ja te rzeczy studiuję 15 lat i naprawdę mówię, genderyści są jak komuniści. Po prostu oni kłamią jak komuniści. Jak coś mówi genderysta, to podobnie jak komunista trzeba z góry założyć, że kłamie, chyba że coś innego się udowodni. Ale przed tym trzeba się bronić, już powoli dochodząc do końca. Jak? No, ja bym tutaj szczególnie zwracał uwagę, no, widzimy, że to jest śmiertelne zagrożenie. Jeżeli nie obronimy się przed nimi, no to widzimy, co będzie w szkołach. To jest zbrodnia na szkole.
Teraz no jest dobra wiadomość, good news, że przy tym składzie Sejmu to raczej to im się nie uda. No, bo oni myśleli, że będą rządzić, ale no można powiedzieć, że no na pewno PiS i Konfederacja jest zdecydowanie przeciw, a nawet znaczne części PSL-u, Kukiza czy nawet PO też raczej będzie przeciw, więc zostaje tylko Lewica. Więc mamy spokojną, stabilną większość antygenderową, antyhomoideologiczną, na szczęście. I to jest najlepsza sytuacja w Europie, można powiedzieć, no bo Polska jest najbardziej katolickim krajem i to jest nasza podstawa. I tutaj jesteśmy lepsi od innych. Podstawa naszej nadziei, bo każdy człowiek ma swoje mocne i słabe strony, każdy naród. Nam oczywiście Gazeta Wyborcza wmawia, że jesteśmy pod ludźmi, to jest taki rasizm antypolski. Wszystko, co polskie, to najgorsze, ale to jest kłamstwo. Po prostu oni chcą nas upokorzyć, żebyśmy porzucili naszą tradycję, kulturę. Ale to jest zbrodnia na Polakach. Tymczasem my w pewnych rzeczach jesteśmy lepsi od Zachodu. Na przykład no Niemcy, taki wielki naród, tak zgłupiał, poddał się Hitlerowi, nazizmowi, popełnił największe zbrodnie w dziejach. Podobnie Rosjanie z komunizmem, prawda? Tacy wielcy, tacy mądrzy, a my nie. U nas byli faszyści, byli komuniści, ale na szczęście nigdy nie byli w stanie sięgnąć po władzę, nie mieli poparcia. Dlaczego? Bo my jesteśmy najbardziej wierzącym narodem. A gdzie jest wiara, tam nie ma miejsca na ideologię. To jest właśnie punkt. Dlatego też dzisiaj w Polsce mają największe trudności, bo jesteśmy najbardziej wierzący. I mamy szansę, tak jak poradziliśmy sobie z komunistami w 1920, możemy porzucić sobie z genderystami. Bo zauważmy, genderyst to jest taki różowy komunizm, albo mówią marksizm-lesbianizm. I tak jak Moskwa nam usiłowała narzucić komunizm, tak Bruksela usiłuje nam narzucić genderyzm. I jak pokonaliśmy tamtych, możemy pokonać tych. Tylko trzeba się zmobilizować, trzeba walczyć. Właśnie potrzebujemy wojowników, a tutaj widzę no jakby pół kompanii wojowników. Także i nie bójmy się, że nas jest mało, no wojska Gedeona, prawda? Kilkadziesiąt tysięcy było za dużo, wystarczyło 300, no nie? Ale ze sposobem też. Pamiętajmy, rewolucje zawsze robiły znikome ilości ludzi, ale zdecydowane wiedziały, czego chciały. Rewolucję francuską i październikową robiła garstka ludzi, która jednak potrafiła przygotować grunt i tym posterować. Podobnie garstka ludzi może się przed tym obronić. I w Polsce mamy szczególnie szansę, no podobnie jak Cesarstwo Wschodnie się obroniło i trwało 1000 lat dłużej niż zachodnie, Europa Wschodnia, widząc szaleństwa Zachodu, może się obronić. No bo oni właściwie to już stają się kalifatem. To na przykład we Francji, w Szwecji, specjalnie czy w Kanadzie sprowadza się muzułmanów, lewica sprowadza muzułmanów, pogrążając swoje państwo, sprowadzając terrorystów, żeby mieć władzę. Bo jak ci muzułmanie mają prawa polityczne, to głosują na lewicę. I głosy lewicy plus muzułmanów zawsze przeważają prawicę. Na przykład w Szwecji niedawno prawica była bliska zwycięstwa, nie dała rady, bo muzułmanie przeważyli. To jest strategia lewicy, kosztem własnego państwa trzymać się przy władzy. No i my to widzimy i możemy się przed tym obronić. Mamy szansę. Tylko jak? No ja bym akcentował, no przede wszystkim praca nad sobą, bo im bardziej człowiek jest rozwinięty, tym bardziej to jest skuteczne, jak wojownik, prawda? Im wojownik jest bardziej komandosem, a nie jakąś ciurą obozową, no tym jest bardziej skuteczny, prawda? Im duchowo oczywiście, jeżeli bardziej rozwinięty jest, więcej wie, rozumie, tym jest skuteczniejsze to, co robi, co mówi, prawda? Czyli przede wszystkim rozwój osobisty, intelektualny, duchowy, przez modlitwę. No właśnie po drugie właśnie życie duchowe, religijne, no bo wszystko, co robimy bez Boga, to jest jeszcze nic. Po trzecie budowanie małżeństwa, rodziny. To, jak mówiłem na kazaniu, bo tu się tworzą ludzie, tu się tworzą małżonkowie i dzieci. Jak dzieci będą mocne duchowe, to się obronią. Tak jak no, dzieci nie obronimy przed wirusami, ale jak są zdrowe, wykarmione, to się obronią. Podobnie duchowo, jak są zdrowe duchowo, mogą się obronić. Więc możliwe wspaniałe małżeństwa, rodziny, no, pełne miłości. Po czwarte jednak angażowanie społeczne w najbliższym otoczeniu, szkoły, kontrola szkół. Na szczęście w Polsce mamy prawo, które nam pozwala bronić się przed gender i to wykorzystywać. Są specjalne podręczniki, Ordo Iuris. My w Polsce mamy narzędzia, żeby się obronić przed nimi, a Sejm chyba da nam nowe jeszcze. Już no, są obrady w kierunku wyraźnym wsadzaniem ustawa wsadzania do więzień sek deprawatorów. Bardzo dobrze, tak jak handlarze narkotyków. Ale więc zaangażowanie w samorząd lokalny, w szkołę, rady rodziców, kontrolować to. Trzeba pamiętać, że oni chcą się wcisnąć do szkoły z takimi programami. Żeby bronić dzieci, musimy szkoły kontrolować. Ale też nie tylko system lokalny, samorząd, ale polityka krajowa. Bo jak nie my się tym zajmiemy, no to zajmą się niegodziwcy. To można ostatecznie zatrzymać tylko politykom na poziomie krajowym.
bo we Francji, w Hiszpanii, jak organizowano milionowe, 2 miliony ludzi wychodziły na ulicę w Madrycie, w Paryżu. I to nic nie pomagało, zero. Oni robili i tak, co chcieli, bo mają władzę. I przegłosują swój gender. Więc trzeba właśnie no, ludzi porządnych, którzy się angażują w politykę. To nie jest jakieś bagno, chociaż czasami jest, ale zasadniczo to jest służba społeczna w kraju i też za granicą. Ale żeby tak było, no to trzeba też wiedzy. Ja mogę na wykładzie powiedzieć tylko trochę, dlatego przyniosłem książki, takie kopalnie argumentów, amunicji. Jedna to jest Dyktatura Gender. Tutaj no, pięknie wydany album, artykuły profesora Chrostowskiego, księdza, biblisty, najlepszego w Polsce teraz, list biskupów, tekst papieża Benedykta XVI, mój tekst, takich 10 artykułów, jakby 10 tarcz obronnych. Druga to Gender, spojrzenie krytyczne, to książka wydana u nas na Wydziale Filozoficznym po sesji na ten temat. Takie bardziej naukowe, ugruntowane teksty. I jeszcze jedna książka, Moje życie, to jest wywiad Rzeka ze mną, ponieważ no, wrogowie mnie atakują, jak tu mieliśmy przykład, więc żeby nie tylko wrogowie o mnie pisali, to wydawnictwo naszej archidiecezji wydało tą książkę, gdzie nie tyle piszę o gender, mówię tylko o tym, co duchowo chciałbym przekazać. Tam jest też część rekolekcji dla studentów, które miałem. Cenne jest, że to zrobił pan Piotr Litka, tak żartujemy, że on dobrze się na tym zna, bo zna świat księżowski. Ale dotąd pisał no, o księżach już, którzy zostali zamordowani, jak Popiełuszko, Niedziela, Ksych, Suchowolec mówi, że jestem pierwszym, który jeszcze żyje, no, ale dzięki temu zna świat księżowski, zrobił to ciekawie. Wielu ludzi to przeczytało za pół dnia, pół nocy. To może służyć też na prezent. My czasami nie wiemy, co dać na prezent, czy 10 parę butów, czy torebkę, to coś duchowego, no, czy na święta, na Boże Narodzenie. Bo często jesteśmy bezradni, bez argumentów. Tam cię atakują, a my jesteśmy jak piechota zastraszona. Więc ja dlatego staram się być jak taki prowodyr na koniu, przyjeżdżam i który? Bijmy się. No nie? Tak, ich można pokonać, to są ludzie. No. Tak się specjalizuję właśnie w tym zwalczaniu genderystów. Te książki mogę po wykładzie tam z tyłu podpisać, zainteresowałem, dedykować. Ale naprawdę nie miejmy przed nimi kompleksów. To tak dla pokrzepienia serc, na przykład takie zdarzenie na Uniwersytecie Warszawskim, jak tam miałem wykład, to zapraszałem szczególnie na dyskusję panią Środę. Ona mnie często atakowała, to mówiłem, panie profesor, no proszę przyjść i ośmieszyć tego oko, podyskutujmy jak filozofowie, pani musi bronić swoich studentów, przecież napisanie artykułu przeciwko mnie zajmuje więcej czasu niż pół godziny dyskusji. Ale nie, nie, no nie mogli ją zaciągnąć wołami. Jak przyjechałem, to nie wiem, pod biurko się schowała. No, no głoszę, że Środa się przestraszyła oko. Środa uciekła przed oko, no, bo boi się skompromitować. Bo łatwo tam wyborczej pluć jadem, nienawiścią, ale tak stanąć w oko z okiem i podyskutować, widać, że on strach obleciał. No. A miałem taką szansę stanąć oko w oko z okiem i zmiażdżyć go przed kamerami. Ja się ją zapraszałem, no, niech pani zwycięża. Ja się poddam, przyznam rację, jak będzie miała dobre argumenty. A ja za nią gonię, ona ucieka. No. I to czołowa genderystka. No, oni sami nie wierzą własne argumenty, bo coś chyba jeszcze na obrzeżu świadomości chyba wiedzą, jaki to jest bełkot i jak filozoficznie to można zmiażdżyć. I jeszcze taki na zakończenie już taki przykład dla pokrzepienia serc. To jak byłem w Legnicy, tam miałem wykład na kongresie rodzin, ale w takim szczególnym budynku, bo to było jeszcze za Niemców największe gimnazjum żeńskie, takie zbudowane na początku XX wieku, takie lastriko niemieckie. No więc to było w czasach nazizmu taki ośrodek indoktrynacji tych Niemek. Prawda? Na pewno ich uczono, że Hitler to zbawca Niemiec, tysiącletnia Rzesza i tak dalej. To jacyś bohaterzy wojenni przychodzili, SS-mani, gestapowcy, to ich podkówki stukały na tych korytarzach. Czyli no, takie siedlisko diabła, takie no, królestwo Hitlera. Ja tak chodzę po tych korytarzach i mówię, no jak to się zmieniło? Tutaj Daruś, jakby się wtedy pokazał, to by to mokra plama po ciebie została. A teraz tu masz wykład o gender i kpisz sobie za same ideologii. Jak to możliwe? Królestwo Hitlera, a teraz tu Daruś oczko takie chodzi. No, a po wojnie dalej było drugie piekielne królestwo, bo wiemy, w Legnicy było największy garnizon sowiecki. Mówili, że mówiono, że z lotu ptaka Legnica wygląda jak talerz pierogów. Połowa ruskie, połowa leniwe. No to taki żart, bo Polacy są bardzo pracowici, ale jak tam
w tym z kolei budynku była kantyna oficerów sowieckich, taki klub sowiecki. No to można sobie wyobrazić, jakie tam były orgie, pijaństwa, ale też miejsce piekielne, no bo oni tam planowali wojnę światową. To było tak, że oni uderzą rakietami atomowymi na wojska NATO w Niemczech i potem właśnie spod Legnicy miałeś potężny atak pancerny, tysiące czołgów przez tak zwane wrota Fuldy, przez nizinę koło Fuldy, na Monachium, w głąb Niemiec, aż po Lizbonę mieli jechać. No to też Amerykanie pewnie odpowiednio odpowiedzieli, po Polsce i po Niemczech by została chyba czarna dziura tylko, ale w ogóle po świecie, no to mógł być koniec świata. I oni na tych korytarzach o tym mówili, w tych salach to planowali. Czyli znowu drugie miejsce piekielne, Królestwo Stalina. Tu Królestwo Hitlera, Królestwo Stalina, a tu Daruś Oczko, biedny żuczek, chodzi sobie i śmieje się i sobie następnej ideologii opowiada. No i jak to możliwe? Tak, i patrzę, tutaj piękna figura Matki Bożej, piękna figura Pana Jezusa, jakby teraz no, Królestwo Pana Jezusa i Matki Bożej. Jak to się stało? Jak to się stało? No tak to się stało, że teraz w tym budynku jest seminarium duchowne i kuria biskupia. I to przejęliśmy bez wyszczału. Ten ostatni chyba ten generał, dowódca chyba miał jakieś ślady wiary, taki był życzliwy dla kościoła, także ten budynek przehandlował za skrzynkę wódki. No bardzo tanio trzeba powiedzieć. Ja bym nawet dwie dał, bym dołożył jeszcze. Bez wyszczału, prawda? Ale myślę, taki piękny znak, że ostatnie tacy byli potężni, pyszni, arcymordercy i przeminęli w hańbie. A co? A Pan Jezus stoi i Matka Boża stoi. Myślę, taki piękny znak. Ostatnie słowo należy do Pana Jezusa, do Matki Bożej. I to jest najważniejsze, co mam do powiedzenia. Trzymajmy się Pana Jezusa, Matki Bożej, reszta będzie nam dodana, ale trzymajmy się jak wojska Gedeona, prawda? Jak nieliczne, ale zdecydowane i ze wszystkich sił. To, co mamy zrobić jako mężczyźni, to mamy zrobić jako wojownicy, prawda? No, siły boskie są najważniejsze, ale my, żołnierze, musimy też swoje zrobić, ze wszystkich sił. Więc tutaj widzę właśnie taki oddział jakby półchorągwi husarskiej. Jak trzeba ataken, to ataken. Wszystkie siły zebrać i ataken. Ale wiedzieć, że i tak oczywiście wszystko ostatecznie jest darem Boga. Amen, alleluja. Dziękuję. Bardzo.